powiedz mi, bo jesteśmy bardzo silnie osadzeni teraz w całym ruchu MeToo, a ty jako modelka, jako dziewczyna, która ma wiele tytułów Miss, która występowała w wielu konkursach, która jest dziewczyną, no, której urody się zapamiętuje, czy ty doświadczyłaś tego typu sytuacji? Jak byłam młodsza i faktycznie brałam udział w wyborach, to myślę, że tam działy się, mogły się dziać takie sytuacje. Mhm. Tylko wiesz, ja byłam tak niedojrzała na swój wiek. Ja byłam po prostu dzieciakiem i mnie to nie dotykało w ogóle. Mhm. Mi się wydaje, że mimo fizyczności mojej, to ja byłam po prostu bardzo długo takim, no, dzieciakiem. Mentalnie dzieckiem. I ja chyba po prostu nie... Po prostu tacy faceci się mną za bardzo nie interesowali z tego. Bo ja tak to próbuję czasami z Maryszem na ten temat rozmawiam. Chociaż miałam jakąś tam gdzieś nieprzyjemną sytuację, że jakiś stary facet w ogóle chciał, w ogóle powiedział, że po wyborach jadę z nim gdzieś do Chorwacji. Ja powiedziałam, że nie, nigdy w życiu nie pojadę stąd do żadnej Chorwacji. W ogóle tak. Ale on to powiedział na poważnie? Powiedział to na poważnie. Ja mówię, w ogóle, co to jest? Ja nigdy w ogóle z tobą nie pojadę do żadnej Chorwacji. On powiedział, tak, ale jak ze mną pojedziesz, to wiesz, ja tą też sytuację pamiętam, jak przez mgłę, to zobaczysz, będzie czekała, przed tobą będzie wielka kariera. Ja mówię, nigdzie nie jadę. Ale w pewnym momencie w ogóle to się zrobiło tak na tyle niebezpieczne, że zadzwoniłam do swojego kolegi starszego z Boguszowa i po prostu przyjechał do mnie, mnie odebrać i udawać mojego faceta. I powiem ci, że wtedy doświadczyłam czegoś takiego strasznego. Ten facet zaczął za mną chodzić i mówić do mnie, zobaczysz, nigdy nie będziesz modelką, zrobię wszystko, żeby cię zniszczyć. Mhm. I to było straszne, ale ja wtedy miałam 18 lat. I to pamiętam, że ja to strasznie przeżyłam wtedy. Na szczęście, no, jak wiesz, no, nic się więcej nie wydarzyło, to nigdy już jakby tego człowieka nie widziałam. Nawet nie pamiętam, jak miał na imię, ale to było właśnie po wyborach Miss. To była w ogóle jakaś przedziwna sytuacja, zresztą Mariusz się zna bardzo dobrze. To był w ogóle moment, kiedy poznałam Mariusza na tej dyskotece. W dyskotece to była właściwie po wyborach, ale to było okropne. Mhm. Myślę sobie, że dla mężczyzn mogłaś być, i w ogóle myślę, że dla ludzi, którzy odbierali cię, widzieli cię od momentu, kiedy w 2012 pojawiłaś się na tych trybunach, mogłaś być po prostu ciałem. I mogli odbierać cię, mogli traktować cię przedmiotowo. Tak, absolutnie. Na pewno tak, na było, pewno tak jest, tak było i na pewno tak jest w wielu przypadkach nadal. Myślę, że tak. No ja myślę, że też przez to, że mam dziecko, też mężczyźni zaczęli na mnie jednak. Tak, tutaj coś się zmieniło. Coś się zmieniło, twoim tak, imię, już zupełnie. Jednak też no nie mam tych takich facetów, wiesz, na sobie już. To ja się też czuję z tym tak komfortowo, jakoś tak lepiej. Czyli że to macierzyństwo jakby ulokowało cię zupełnie na innym biegunie, można powiedzieć, tak? Tak. Tak, i ty też dojrzałaś. Dojrzałam, prawda? Bardzo. Ja bardzo dziękuję za to mi, że ona się pojawiła po prostu. I ja mam wrażenie, że ona ocaliła moje życie. Bo... Jezu, ja nie wyobrażam sobie, co by było, jakby jej nie było. To byśmy jechali na kolejne wakacje, no wiesz, kolejne miejsce, ale praktycznie każde bajeczne miejsce jest podobne. I gdzie ten sens? No, wiesz, ona nadała totalnie sens naszemu życiu i zmieniła w nas też coś, no coś po prostu się zmieniło. Ty powiedziałaś kiedyś, publikując zdjęcie mi, dziękuję, że nas wybrałaś. Tak. I to było takie piękne, wiesz. Bo to tak jest, wiesz, że dziecko, dusza wybiera sobie rodziców. Ja bardzo się cieszę, że ona nas wybrała. Naprawdę, to wiesz, dziecko w ogóle uczy cię tak wielu rzeczy, mimo że jest takim małą istotą, to patrząc przez jego pryzmat uczysz się cierpliwości niesamowitej, takiej bezinteresownej miłości, cieszenia się małymi rzeczami. Dopiero wiesz, jakby no, teoretycznie zdajesz sobie z tego sprawę, że powinna się cieszyć małymi rzeczami, ale jak zaczynasz mieć dziecko, mówisz, tak, przecież to życie ci nic więcej nie jest potrzebne. Możesz się cieszyć tym wszystkim, co jest tutaj. No, czujesz się, nie wiem, ja czuję się najszczęśliwsza tutaj w domu. I o, to jest super. Wiesz co, Mija zabrała nam bezpowrotnie cudowną rzecz. Ja się cieszę, a bałam się tego, że nam to zabierze. Poczucie tymczasowości. Dzięki temu, że jest Mija, ja lubię spędzać czas w domu. Ja nie, cały czas nie myślę. Ja po prostu, wiesz, jaka ja byłam niespokojna. Ja wracałam do domu i myślałam tylko o tym, gdzie pojechać. Co zrobić? Co jeszcze możemy? Co jeszcze, żeby było jeszcze lepiej? Żeby jeszcze było fajniej?
kogo spotkać, z kim się spotkać. No to, i to jest tak męczące w pewnym momencie. No, że, wiesz, no tak, to jest też taka rutyna już, prawda? Tak. A teraz nic nie musimy i tak jest cudownie. No. To jest piękne, to jest tak niesamowite. Naprawdę. No. I znowu się wzruszyłaś. Nie, mówisz o tym z niesamowitym przekonaniem i ja jako przyszła mama tak sobie, wiesz, z przyjemnością tego słucham, bo wiesz, pojawia się wiele lęków, pojawia się wiele myśli, boisz się tego, że życie zawodowe utknie w miejscu, boisz się tego, wszystko jak sobie zależy poradzisz. Od ciebie. Zależy, tak, jak będziesz miała siły i ochoty. Na początku wiadomo, pracowałam mniej, bo chciałam jak najwięcej czasu poświęcać mi, a teraz się okazało, że to wszystko można w ogóle jakoś fajnie połączyć i to też dużo daje mi, że ona jeździ ze mną na sesję, poznaje nowe osoby. Jak wyjeżdżamy dużo, to poznaje nowe, raczej poznaje, no nie poznaje tak stricte nowego języka, ale gdzieś się osłuchuje z tymi językami, więc to jest taka wartość dodana dla jej rozwoju. Tak Cię słucham i Ty tak fajnie mówisz o tym, że dziecko w gruncie rzeczy malutko potrzebuje i że to wszystko, co myślałeś, że trzeba zapewnić wspaniały dom, podróże, żeby było dużo pieniędzy, to wszystko tak naprawdę jest nieistotne, bo istotna jest tylko ta miłość rodzicielska. A czy Ty jesteś materialistką, Natalia? Właśnie, to jest takie dosyć skomplikowane, wiesz? Bo no ja... Trochę jesteś. Tak, trochę jestem. Raczej, i właściwie większość mojego życia była skierowana na to, żeby pracować. Ja w ogóle jestem osobą, która uwielbia pracować i żeby zarabiać pieniądze, żeby móc sobie pozwolić na wszystko, żeby móc moim rodzicom się odwdzięczyć za wszystko to, co mi dali. A dali mi miłość, dali mi super wychowanie. Naprawdę jestem byłam za to tak wdzięczna, ale jak wiesz, jak ja sobie przypominałam, jak wiesz, gdzieś moja mama musiała sobie jakieś rzeczy odmawiać, to było dla mnie takie przykre, że wiesz... Musiała sobie na przykład odmówić butów, żeby kupić je mi i mojej siostrze. Ja zawsze tak poczułam, mówię, Boże, jak ona jest biedna, nie? Że musi sobie tego odmawiać. I sobie tak myślałam, Boże, ja będę zarabiała tyle pieniędzy, żeby kiedyś nie musiała myśleć o tym, czy sobie kupić buty, czy nie. No faktycznie gdzieś te pieniądze były ważne, ale jednak no, nie mogę zapominać o tym, że ja, wiesz, od bardzo dawna jestem z Mariuszem, więc moje życie prywatne było zawsze super. Było, no, raczej może nie od zawsze, ale odkąd jestem z Mariuszem, to naprawdę moje, ja już miałam wszystko i to pieniądze były dopełnieniem tego wszystkiego. Bo faktycznie, no, pieniądze dają ci przede wszystkim to, że możesz podróżować. Niezależność. Nie musisz się o nic obawiać. Nie musisz się obawiać o to, że jak się tobie coś stanie, to jesteś zabezpieczona. Więc to był taki mój cel życiowy, faktycznie. Natomiast teraz... Zastanawiam się czasem, wiesz, jak jeździmy szczególnie na Burning Mana, jeździmy po świecie, to są ludzie, którzy nie mają w ogóle pieniędzy i żyją cudownie, nie? Żyją cudownym, spełnią życia. I zaczynam, wiesz, to nie jest łatwe, ale gdzieś tam staram się iść gdzieś w tę stronę właśnie niematerialną. Dużo czytam i no jestem ciekawa w ogóle, jak to się potoczy, nie? Czy ja będę kiedyś potrafiła zrezygnować z tych dóbr materialnych, ale staram się pracować nad sobą, bo wiem, że to nie jest wszystko, natomiast wiem, że to też się łatwo mówi, jak już się, wiesz, wszystko ma i to można sobie gadać, filozofować na ten temat, ale no wiem, no nie, no pieniądze są potrzebne, na pewno dają bardzo dużo spokoju, a szczególnie jak masz dziecko i na przykład jakby się mu coś stało, takie rzeczy, bo tak materialne rzeczy, Boże, mi ja dostaję też każdego dnia tyle rzeczy, że ja już się zastanawiam, nie? Po prostu ona już myśli, że kurier jest świętym Mikołajem, który musi przyjść codziennie i też się zastanawiam, jak to będzie, ale to jest rozmowa, uczenie. Czyli nie idźcie z nią w taki skrajny konsumpcjonizm, tak? Uczycie ją, że... Czyli no, w ogóle to gdzieś tam ja mam swój taki plan na to, jak ją wychować i w jakie miejsca ją zabrać, żeby zobaczyła, że tak świat nie wygląda, nie? Że to nie jest to, co ona ma na co dzień w domu. Natomiast no, na dzień dzisiejszy ona jest za mała, żeby no, na razie to jest tylko rozmowa. Ale jak będzie już troszeczkę starsza, to na pewno no, chciałabym ją od tego wszystkiego, raczej uchronić ją od tego konsumpcjonizmu właśnie. Natalia, a nie zastanawiacie się z Mariuszem nad tym, nie myślicie o tym, żeby powtórzyć ten swój ślub? Wiesz, tu na polskiej ziemi. Powiem ci tak. Las Vegas.
bardzo długo myśleliśmy o tym i chciałam to zrobić przede wszystkim, żeby moi rodzice tego doświadczyli. No właśnie, bliscy, prawda? Bliscy. Ale moja siostra planuje ślub, więc moi rodzice, mama doświadczy tego. I powiem ci, że jestem trochę przeciwniczką, stałam się przeciwniczką ślubów. No co ty mówisz? Poczekaj, jak to stało się? Przecież jesteś bardzo szczęśliwa, spełniona, macie dziecko, mówisz, że przy Mariuszu odnalazła szczęście. Tak. Dokładnie. Aha, i dlatego, że jakby... Tak. Znaczy, wiesz, nic więcej nie jest potrzebne. Myślimy o tym, tak, myślimy o tym ze względu na Miję bardziej, żeby wiesz, były uregulowane wszystkie sprawy takie prawne. Natomiast ja niechętnie. Niechętnie, bardzo. A co wiesz, zmieniło twoje... Bo ja zawsze do tego jakoś tak trochę niechętnie podchodziłam, dlatego że no jednak, wiesz, kiedy nie masz ślubu, to wiesz, że na pewno jesteś ze sobą z miłości. Nic cię nie trzyma. Okej, okay. No jest to jakaś teoria. A jeżeli cię trzyma to, że wiesz, jednak już, wiesz, wzięliście ślub, wspólny kredyt, wspólny coś tam i wiesz, i wtedy patrzysz przed pryzmat materialnych rzeczy właściwie, a nie przez pryzmat miłości i tego, czy chcesz z kimś być. A myślicie o powiększeniu rodziny? Jeszcze o jednego takiego? Wiedziałam, że o to zapytasz. Codziennie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy. Czyli jakby jest sprawa na tapecie, tak? Jest sprawa na tapecie. Ale myślę, że już nie będziemy mieli drugi raz takiego farta, że dziecko będzie takie easy going. Już wiemy, z czym to się je. Wiemy, że to jest naprawdę bardzo dużo wyrzeczeń i po prostu no, może nam nie starczyć. Ogromna tak. odpowiedzialność. Mhm. I no, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby ogarnąć macierzyństwo. Oczywiście jest to coś niesamowitego i no, chciałabym, wiesz, żeby poczuć po raz kolejny, żeby nosić maluszka, żeby Mija miała siostrę albo brata i ona zresztą bardzo, bardzo na nas naciska, że chce. Chciałaby, prawda? Ona tak, nawet chciałaby, tutaj kilka razy chociaż mówiła, będzie się opiekowała, tak, mówiła. Nie wiem, po prostu stoimy w takim punkcie, że nie wiemy, musimy w końcu zdecydować się albo w tą, ale ja muszę to tak samo poczuć jak Mija. Więc jeżeli nie poczuję, no to nikt mnie do tego nie zmusi, nie namówi. Nawet Mariusz, który mówi codziennie, robimy braciszka, będzie taki twój. Będzie twój, może będzie podobny do ciebie, bo mi jest... Czyli, taka, że synek, no, chciałby synka teraz, tak? No, chciałabym poczuć, jak to jest być mamą chłopca. Wiesz, jak jest, no, dziecko wymaga bardzo dużo uwagi. O, dziecko przyszło do nas. Cześć, maluchu. Gdzie budziaciek? To budziaki, coś słodkie. Maluchu, chodź. A ja teraz też skupiłam się na sprawach zawodowych, ten film, teatr i stworzyłam już po raz drugi swoją kolekcję kosmetyków z marką Revolution. I, no tak, i bo poza pierwsza, mamą jesteś też bizneswoman. Tak, pierwsza poszła bardzo, bardzo dobrze, więc musiałam mi za co czasu stworzyć drugie. Proszę. Teraz do cioci. Teraz z ciocią. Do cioci. Ciocia ma brzuszku dzidziuśka. Bardzo się cieszę, że poznałam twoją córeczkę i bardzo ci dziękuję, że zaprosiłaś nas do swojego domu. Ja powiedz, nie ma sprawy. Że jeszcze taki bąbelek jeden będzie u ciebie biegał. Chodź bawić. Chodź bawić, ciocia. Tak, ja idę się bawić. Bardzo ci dziękuję. Oj, chodź, woda. No, nie chodź, już idę. Pa, pa. Właśnie ona lubi ciocię, nie? Ona lubi ciocię. Wszystkie ciocie są zawsze jej. Patrzcie.